Cześć, siemanko, przyszła do mnie paczucha. Przyszło do mnie takie coś. Stack 204. Styki nie są zaśniedziałe, czyli chyba nie był zalany. 2007 rok. A mój sterowniczek 2006. I u mnie styki wyglądają tak. Po czyszczeniu już oczywiście, bo wcześniej wyglądały jeszcze gorzej. Ale ogólnie sterownik był zalany, bo tutaj stała mi woda. No i on tak sobie w niej leżał. Ktoś słabo pomyślał, żeby ten sterownik tutaj umieścić. No ale tutaj za bardzo nie ma gdzie go zamontować. Tam by go jakoś zmieścił, ale teraz wszystkie przewody tam ciągnąć to nie ma sensu. Tutaj ta wtyczka u mnie. O, ten czerwony przewód tutaj się urwał. I miałem go tak wciśnięty, zablokowany, żeby to grało. To jest wtyczka od komputera, żeby sobie komputer podłączyć. Bez tego czerwonego przewodu pompa paliwa mi się nie załączała. Nie wiem dlaczego, no ale tak było. Tutaj mam wtyczkę. Ta wtyczka jest akurat ok. Nie jest zaśniedziała. Przewody też się dobrze trzymają. Z tą wtyczką już jest niestety gorzej. Wtyczka jest, tak nie będzie widać, ale wtyczka jest zaśniedziała. Ten przewód i ten przewód po prostu wypadły. Musiałem na szybko dorobić jakiś konektorek. A że nie miałem takich, to zrobiłem coś takiego. No i swoje zadanie spełniało. Ale i tak jest jakiś problem z gazem, bo przełącza się normalnie, chodzi normalnie. Ale jak na przykład zgaszę samochód, to centralka zaczyna pikać. Zapłon wyłączę i tak centralka cały czas mruga. Dopóki sam ręcznie nie wyłączę. No w innym przypadku będzie tak mrugać. Sprawdzałem to. Patrzyłem, czy zgaśnie kiedyś. No niestety nie zgasła. Zakupiłem sterownik. Od razu chciałem z wtyczkami i udało się dorwać z instalacją. Znaczy częściowo z instalacją. Tutaj odciąłem sobie już przewody. Zabieram stąd wtyczkę. Tutaj jest taka wtyczka. Tak sobie myślę, kurde, no coś tutaj mi nie pasuje. Mówię, brakuje jeszcze wtyczek. No ale przecież jest druga część paczki, której nie zauważyłem. Tutaj jest wtyczka do komputerka z czterema przewodami. Tutaj są wtyczki te drugie. Także je też przelutuję sobie od razu. No i co? Trzeba się zabierać do roboty. W środku, w samochodzie mam ten przełącznik zepsuty. No i też go chciałem kupić, a tak patrzyłem ceny, to tak 4 dyszki, 3 dyszki, no różnie. Także wziąłem to całe stanowisko przygotowane. Lampeczka sobie świeci, widno jak biały dzień. Tutaj klemy posmarowałem, kurde, wazelinką, to tak się nie będą śniedzieć. Ale tutaj jest takie gówniane rozwiązanie, bo to jak w deszcz pada, to tutaj cała woda najpierw leci na akumulator. Zawsze jest mokry, to się potem nie dziwię, że to wszystko się nie dzieje. Końcóweczki mam przygotowane. Tutaj i tutaj. Tutaj nie odcinam wszystkiego naraz, bo widzę, że nie wszystkie przewody mają taki sam kolor. I czasami są dwa takie same, także wolę ich nie przecinać, bo później się pogubię. Że tutaj jest czerwony i czerwony. A tutaj znowuż w tej jest czerwony i czerwony z czarnym paskiem. Także wolę na bieżąco to po prostu jeden odciąć, przylutować, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj tak samo będę robił, bo nie chce mi się po prostu tego później, kurde, znowu rozcinać i lutować, a tak? Na pewno się nie pomylę, jak będę robił po jednym przewodzie. Co ja gadam za głupoty? Przecież jak obetnę kostkę, to mam tutaj kawałki przewodów i tyle to znajdę po kolorze. Zresztą zobaczyłem, że ten czerwony, który myślałem, że nie ma paska, ma paseczek. Cyna jest. Kalafonia jest. Lutownica jest. Przewody przygotowane, także można lutować.
Jedną kostkę mam polutowaną. Nie pomyliłem przewodów. To jest od komputerka. Tutaj te dwie kosteczki polutowane elegancko. Owinę to jeszcze izolacją sobie, żeby mi się to nie ten, ale nawet jakoś fajnie wyszło. Wczoraj Passat mi nie odpalił. No i kurde, musiałem go schować do garażu. I powiem wam, że się zmieścił. Musiałem wszystkie te rzeczy poprzestawiać. Wszystkie graty, kurde, tutaj. Także wepchnęliśmy go do środka. No i sobie tutaj nocował. Pierwszy raz od długiego czasu. Podejrzewam, że może on nie odpalił przez to, że tutaj są ucięte te przewody od gazu, bo w sumie jeżeli sterownik gazu odcina benzynę, przełącza na gaz, w razie awarii gazu przełącza na benzynę, także no jest ingerencja. Jeżeli są tutaj przewody poucinane, to tak równie dobrze może nie przyłączyć wtrysku od benzyny, nie? Nie znam się dokładnie na tym, ale tak podejrzewam, bo kręcił i nic. Mam polutowane przewodziki wszystkie, tak jak były. Podpinamy ten sterowniczek w kosteczkę. Siedzi. O kurde, ale ciasno, wchodź. U mnie to luzem wylatywało. I tutaj kosteczki mamy też. Co to odwrotnie jest? Nie, no dobrze jest. Dobra, tutaj kosteczka jedna. Dobra. I kosteczka druga. Podpinamy bezpieczniczek i idziemy zobaczyć, czy odpali. Teraz odpalił, czyli dobrze myślałem, że jak jest zainstalowany gaz i będą wtyczki odczepione, no to nie dostanie benzyny, bo no coś jest tam popier... No i musi tak być. Ale teraz jak wyłączam zapłon, to za chwilkę centralka gaśnie i już się nie zapala. Nie można jej sobie klikać włącz, wyłącz i TP po wyłączeniu zapłonu. A wcześniej to było cały czas. A teraz kurde, nie ma takich cudów. Także to jest ok. Jeszcze tylko wymienić centralkę. No i dobra, samochód chodzi. Parametry się nie zgadzają. Ale tutaj jest taka opcja odczyt. Ja sobie zapisałem z tamtego sterownika parametry i zobaczymy, czy się coś zmieni, poprawi. Bo teraz czuję, że na benzynie tak coś nierówno chodzi. Ale za chwilę odczytamy tamte parametry i powinno być ok. Ok, jednak ta funkcja działa. Ale po przełączeniu na gaz coś mu się dzieje. Nie pokazywało mi czasu wtrysku benzyny. Tak od razu pomyślałem, że popierdzieliłem kable jakieś, przewody. Sprawdziłem w tym schemat, co tam sobie pobrałem ze strony Staga. No i okazało się, że połączyłem żółty przewód z żółtym, z czerwonym paskiem, czarnym paskiem i żółty z czarnym paskiem z żółtym przewodem. No, po prostu odwrotnie je zrobiłem, dlatego ten samochód tak źle chodził na gazie, bo czasu wtrysku benzyny numer 1 nie było. Teraz jest poprawnie. Wszystkie czasy wtrysków są. No i elegancko. Teraz równiutko chodzi. Nie ma żadnych szarpnięć ani nic. No, pozbieram mapy gazu i benzyny. No i potem jeszcze sobie podłączę komputer. Popatrzę tam, co tam się pokazuje. Czy nie ma żadnych błędów. No i co? No i gitara. Tutaj muszę jeszcze przykleić tą centralkę i tą obudowę założyć na górę, bo tutaj patrzyłem, czy tutaj nic nie jest zaśniedziałe ani pourywane. Po co miałem to montować, jakby takie było. Także elegancko zrobione, kurde, to jest robota. Bardzo dobra. Także zostawcie łapę w górę. Zostawcie tutaj tam na dole subskrypcję. Co jeszcze chciałem powiedzieć? O, teraz odpalimy pasacika i teraz zobaczcie to. Po włączeniu zapłonu, no teraz akurat nie, ale zawsze po włączeniu zapłonu się ta kontrolka na chwilkę zapala. Ona się zapala tylko wtedy, jak pompa paliwa pracuje. Tak zauważyłem, bo jak silnik dłużej stoi, to wtedy ona się zapali. No i odpalam. No i sobie chodzi na gazie elegancko. Teraz gaszę. Nie świeci się.
Wyciągam kluczyk, też się nie świeci. A wcześniej to cały czas się świeciło, musiałem klikać za każdym razem, kurde. No i było niedobrze. A teraz jest gitara. O! Teraz usłyszałem, że pompa paliwa chodzi i zapaliły się wszystkie lampki. Także dobrze myślałem, że tam coś musi być z tymi przewodami, że ta pompa paliwa mi się nie załączała. I wtedy miałem takie problemy z odpalaniem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapę w górę. O, tak jak on tutaj. Albo możecie kliknąć stopą nawet, jak chcecie. Mi to obojętne. Dobra, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!